W ubiegłym tygodniu w Tczewie otwarto wystawę Gremium Malarskiego imienia Janusza Mokwy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jednak tym razem wyjątkowe jest miejsce. Obrazy znalazły się na ścianach restauracji na placu Halera na Tczewskiej Starówce. Właściciel restauracji Ju, Piotr Starzecki, nie kryje swojej pasji do sztuki. Od kilku miesięcy organizuje muzyczne wieczorki jam session. Teraz postanowił rozszerzyć kulturalną działalność o wystawę. W ostatni czwartek zaprosił do siebie artystów z Gremium Malarskiego imienia Janusza Mokwy, by pokazali swoje prace w nieco niekonwencjonalny sposób. Chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie panu podziękować za pomysł, za inicjatywę, za możliwość zaprezentowania prac naszych artystów w tak niekonwencjonalnym miejscu, chociaż myślę, że sztuka malarska ze sztuką kulinarną będzie się fantastycznie łączyć, że to jest super takie połączenie. A wystawa zbiorowa jest też fantastycznym pretekstem do zobaczenia, jak szeroką gamę talentów i możliwości mają artyści z naszego gremium malarskiego i zawsze to podkreślam, że oni o sobie mówią, że są amatorami, a możemy zobaczyć, jak bardzo się mylą i jak bardzo są profesjonalni w tych pracach. Gremium Malarskie to grupa artystów, która od lat co czwartek spotyka się w swojej pracowni przy Spółdzielczym Domu Kultury na Alei Zwycięstwa 6. To ludzie otwarci na kolejne osoby interesujące się malarstwem i rzeźbą, chcące spróbować swoich sił. Wystawa w restauracji daje możliwość poznania sztuki tworzonej przez tczewian oraz integrowania się twórców z różnych dziedzin. Ja sam związany jestem w zasadzie od zawsze z muzyką, ze sztuką. Teraz sam maluję, zajmuję się też fotografią, więc bliska mi sercu taka inicjatywa. Wielu ludzi mi już od dawna podpowiadało, że powinniśmy coś takiego zrobić, że skoro potrafię grać na gitarze i śpiewać, no to w tą stronę ze sztuką powinniśmy być bardziej tutaj związani. Na pewno też ogromnym tutaj był dla mnie wsparciem Jarosław Kukowski. To jest mój mistrz i absolutnie fajny, dobry człowiek, który tymi pomysłami też rzuca w eter, gdzie tylko łapać można i się uczyć. Galeria Sztuki będzie na stałe, czy to będzie takie jednorazowe wydarzenie? Tak, ona będzie na stałe. Ona będzie z nami już praktycznie cały czas. Każdy, kto ma ochotę wystawić się w restauracji czy pokazać swoje artystyczne walory, jak najbardziej zapraszamy, nie? Czyli wystarczy, że się zgłosi do ciebie i będzie mógł swoje obrazy albo fotografie powiesić i do tego będzie mógł również zagrać albo zaśpiewać. Dokładnie tak. Możemy zrobić naprawdę fajny event. To nie tylko jest tak, że one będą wisiały, ale możemy zrobić dodatkowo konkretny wieczorek, spotkanie autorskie. Możemy zaprezentować konkretną osobę i tak też tutaj pojawiają się już wstępne jakieś pomysły, że te osoby będą się u nas tutaj zjawiały. Wernisaż uświetnili muzycy, którzy co czwartek wspólnie grają w miejscu, które z restauracji na naszych oczach staje się ciekawym punktem na mapie miasta, kreującym i wspierającym rozwój kultury. Dzień będzie szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza, będzie z nim, ja cóż, uczęganie, spokojny duch. Ze mną można tylko pójść na rzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna.